Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od naszej władzy, która cały czas pokazuje, iż hasło wstawanie z kolan to nie są tylko puste słowa. Przeciwnie, to hasło wypełnia żywą treścią. Mieliśmy konflikt dyplomatyczny z Izraelem, mamy nieprzerwany konflikt z Niemcami, nieprzerwany konflikt z Francją, nieprzerwane spory z Unią Europejską i wydawało się, że mniej więcej wyczerpuje to potrzeby Prawa i Sprawiedliwości. Otóż nie. Nie, 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 trzy razy nie. Prawo i Sprawiedliwość uderzyło w splot słoneczny. Największe supermocarstwo, jedyne być może supermocarstwo na świecie, czyli Stany Zjednoczone. Najpierw była kwestia listu pani ambasador w sprawie TVN-u i troski wyrażanej przez amerykańską administrację o stan wolności słowa w Polsce i o władzę w Polsce, która chciałaby tę wolność słowa naruszyć. Potem było ujawnienie, całkowicie dyplomatyczne ujawnienie tegoż listu w mediach. No i tu dochodzimy do sprawy fundamentalnej. Otóż władza w Polsce uważa, że to, co dzieje się na przykład w obszarze mediów, jest tylko kwestią tej władzy, a niekoniecznie standardów, które obowiązują w cywilizowanym świecie, typu cała Unia Europejska czy Stany Zjednoczone. I w związku z tym ja rozumiem, że władza, nie rozumiejąc tego, zupełnie tego nie rozumiejąc, ma prawo mieć pretensje do pani ambasador Stanów Zjednoczonych o to, że upomina się a o wolność słowa, b o największą amerykańską inwestycję w Polsce. Stąd z fazy kochajmy się, uwielbiamy się, najlepszy sojusznik, przeszliśmy do fazy ta bezczelna, arogancka amatorka z Ameryki. Ani jednego dnia pani ambasador nie pracowała wcześniej w służbie zagranicznej. To jest pierwsza placówka. No są tego widoczne efekty. Służby dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone zawsze dbają również o kapitał amerykański zagraniczny, a tu akurat ta akurat stacja jest, zdaje się, kapitałem amerykańskim, choć są tacy, co mówią, że rosyjskim. Chciałbym tak to widzieć, że tu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem wynikającym z braku doświadczenia dyplomatycznego pani Mosbacher. Mój pierwszy gość była wiceminister spraw zagranicznych, była ambasador Rzeczpospolitej w Rosji, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pilnie pani przyglądała się historii pani ambasador i czy identyfikuje się pani w tym sporze między władzami RP i politykami PiS-u, a panią ambasador z którąś ze stron? To nie jest historia pani ambasador, to jest jakiś element w polsko-amerykańskich relacjach. Ważny? Ważny, bo to są kluczowe relacje, chociaż może ten element jest ważny. Ten element jest jakoś tam incydentalny, obustronnie kuriozalny, ale ponieważ on się nakłada już na dłuższą historię różnych takich incydentów mniej lub bardziej zabawnych, to wszystko to się składa w poważną historię. To spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze. Najpierw sam list i jego forma. Mówię o formie, do treści przejdziemy za chwilę. Jak pani ocenia? Pokazuje brak profesjonalizmu zarówno, no niestety, zarówno pani ambasador, jak i zespołu ambasady, bo wiadomo, że taki list jest przygotowany przez zespół. No niemniej mamy do czynienia nie z jakimś krajem, tylko z naszym głównym sojusznikiem i te relacje polsko-amerykańskie są asymetryczne. To jeszcze do tego się trzeba pogodzić. To jeszcze do tego dojdziemy, ale sam fakt, że z premiera się robi minister, nawet jeśli prime minister tak naprawdę jest minister, nazwiska literówki, różne, czy to się w korespondencji dyplomatycznej w takich pismach zdarza? Nie powinno to się zdarzać, zdarzają się najróżniejsze rzeczy. Różne wpadki. Jak już się zdarza. Ale nie powinno. Załóżmy, że jest to taka sytuacja, że pani jest teraz w MSZ-cie, dostaje pani to pismo i zanim w ogóle odniesiemy się do strony merytorycznej, widzi pani takie niechlujstwo i tak dalej. Pierwsze, co pani przychodzi do głowy, to? Na pewno nie ujawniać tego. No właśnie. Taka korespondencja jest z założenia korespondencją niepubliczną i ujawnienie jest
potrójnie kompromitujące. To znaczy jest oczywiście z jednej strony kompromitujące dla pani ambasador, że coś takiego z ambasady wyszło, ale jest kompromitujące dla państwa polskiego. Po pierwsze, bo wycieka, a nie powinno, a po drugie, no ujawnia tę asymetrię aż do bólu i sposób, w jaki Polska jest dzisiaj przez Stany Zjednoczone traktowana. To do asymetrii dojdzie... Uwaga przyłożona do tego listu. Fakt, że ktoś go tak napisał, niespecjalnie go czytając i sprawdzając, no też pokazuje ten stosunek ambasady do kraju, w którym ta ambasada urzęduje. Do asymetryczności stosunków i do tego stosunku znowu za chwilę, ale wcześniej. Pani mówiąc o kompromitacja z trzech paragrafów, jeśli chodzi o ujawnienie. Jeden dla Stanów, tak, dwa dla ale ten, jeśli chodzi o punkt 2 i punkt 3, ale punkt pierwszy w sumie też, pokazała pani, przedstawiła pani argumenty za nie tylko opublikowaniem czy puszczeniem tego przecieku z tym listem, ale za tym, żeby wziąć ten list, schować go i nigdy nikomu nie pokazywać. A jednak z jakichś powodów, rozumiem, politycznych, a nie plotkarskich, to puszczono do mediów. Jakie to mogą być powody? Jeszcze wracając co z listem. Nie należało takiego listu oczywiście chować. Po pierwsze, wziąć pod uwagę, co tam jest napisane. Nie, chować przed publicznością. Tak jest. Po drugie, wezwać panią ambasador do MSZ-u i niepublicznie na ten temat porozmawiać, że jednak tak nie powinien wyglądać list do najwyższych urzędników państwa polskiego. Bo oczywiście też zupełne zlekceważenie także jest niewskazane. Natomiast ujawnienie jest moim zdaniem jakąś błędną kalkulacją. To jaka mogła być kalkulacja? Ktoś nie skalkulował kompromitacji numer 2 i 3. To znaczy, że to pokazuje pewną aroganckość ze strony Stanów Zjednoczonych i nie ma co się tym chwalić. Oraz, że sam wyciek kompromituje państwo polskie. Natomiast wziął pod uwagę to, że punkt pierwszy działa przeciwko pani ambasador i prawdopodobnie ktoś doszedł do wniosku, że chcemy w panią ambasador uderzyć, co też jest błędem. I uderzamy, bo słyszeliśmy wypowiedzi, tutaj były trzy... pana Czarneckiego, pana Chorały, pana Błaszczaka, którzy nagle są specjalistami od protokołu. Mówią, ona nie przepracowała ani jednego dnia. Znaczy, tu nie trzeba być specjalistą od protokołu, żeby rozumieć, że z tym listem coś jest nie w porządku. No tak, tylko że jakbym był politykiem akurat, ja sobie mogę to na różne sposoby komentować, ale jakbym był politykiem blisko ucha prezesa, to myślę, żebym bardziej się mitygował, jeśli chodzi o komentowanie. To jest właśnie pytanie, czy jest w interesie państwa polskiego dzisiaj taka konfrontacja z panią ambasador? My sobie możemy myśleć o jej profesjonalizmie. Bo jak jej nie odwołają, a jej w tym momencie w zasadzie nie mogą już odwołać, prawda? Ale i tak by jej nie odwołano. Mhm. Naprawdę nie jesteśmy aż tak ważni dla Stanów Zjednoczonych, żeby z takiego powodu ktoś odwoływał ambasadora i przyznawał się do błędu. W związku z tym robimy sobie z pani ambasador, no nie chcę być wroga, ale osobę delikatnie mówiąc, co najmniej niechętnie nastawioną do władzy w Polsce. Czy Polska tego potrzebuje? W moim przekonaniu nie. Na starcie jej kadencji, na starcie, prawda? Czyli będziemy mieli do czynienia kilka lat z osobą, która jest na nie i ma w pewnym sensie słuszne pretensje. Pytanie, czy ona jest źle nastawiona do tej ekipy? Jest źle nastawiona na pewno do tej sytuacji, jest na pewno źle nastawiona po tym do władzy. Na ile odróżnia władzę od reszty społeczeństwa, od opozycji, trudno powiedzieć. Co z tą asymetrycznością, o której pani doktor mówiła? No ona jest oczywista. Po jednej stronie mamy imperium. Można powiedzieć o asymetryczności, można mówić o asymetryczności relacji Ameryki prawie z każdym krajem na świecie. Z Chinami już to wygląda inaczej. No tak, dlatego prawie. Ale Polska, ta asymetryczność jest szczególna. Po pierwsze dlatego, że my tu jesteśmy malutcy, oni są tam duzi. Po drugie dlatego, że my potrzebujemy ich dużo bardziej. Izrael jest mniejszy niż my. Tak, ale my potrzebujemy, i to jest to właśnie po drugie, dużo bardziej potrzebujemy Stanów Zjednoczonych niż Stany Zjednoczone potrzebują nas. I wreszcie po trzecie, myśmy mieli taką przeciwwagę do relacji ze Stanami, a mianowicie NATO i Unię Europejską. Ale nie aż tak silną przeciwwagę, żeby pani były przełożone, nie mówił o murzyńskości naszej w relacjach z Ameryką. Ale to była taka przeciwwaga, w której zawsze mogliśmy powiedzieć, nie jesteśmy sami, jesteśmy częścią NATO, mamy tutaj ważnych sojuszników także w Europie i ze Stanami nie jesteśmy sam na sam, tylko jesteśmy razem z Berlinem, razem z Paryżem, to jest bardzo ważne. Dzisiaj sami zbudowaliśmy te relacje tak, że jesteśmy z Waszyngtonem oko w oko.
I to nie sprzyja symetryczności, to sprzyja niestety wasalizacji. Niepotrzebnie zaniedbaliśmy sojuszników europejskich i NATO, bo bardzo wiele się dzieje tak jakby wokół NATO i to też jest bardzo niepotrzebne. Może szczęście w nieszczęściu, choć nie wiem z czyjego punktu widzenia to jest szczęście, nie wiem czy z punktu widzenia Ameryki to jest szczęście, bo myślę sobie, że jeśli PiS w krótkim czasie jest w stanie doprowadzić do takiej dintoiry w relacjach z Ameryką, w sytuacji, kiedy prezydent USA nazywa się Trump, to co by było, gdyby prezydentem była pani nazywająca się Clinton? No to jest takie trochę gdybanie, co by było, gdyby było. To jest proste gdybanie, byłoby o niebo gorzej, prawda? Nie jestem przekonana. Nie? Nie jestem przekonana, dlatego że Trump traktuje nie tylko nas, ale wszystkich sojuszników i partnerów w dosyć arogancki sposób. No tak, taki ale jak jednoznaczny. Był tutaj, to widział. Kochają mnie, tak przynajmniej mógł odnieść wrażenie. Potrzebował tego dla własnego swojego PR-u w Stanach Zjednoczonych. I nagle się okazuje, że tu też nie jest. Bo dla niego polityka jest prosta. To znaczy dla niego Polska jest ważna, oczywiście jakoś tam ze względów bezpieczeństwa, patrząc przez pryzmat amerykański, już nie europejskich, oraz pieniądze. To będzie Fort Trump czy nie? Bo władze mówią, nasze władze, że to właściwie już jest klepnięte, to jest kwestia... Nazwa jest tragiczna. Proszę sobie wyobrazić podejście następcy Trumpa do czegoś, co się formalnie lub nieformalnie, pewnie nieformalnie, ale mimo wszystko przyjęło jako Fort Trump. To trochę tak stosunek prezesa Kaczyńskiego do czegoś, co by miało imię Tuska. No. To trzeba było brać pod uwagę. To może Fort Donald byłoby kompromisowym rozwiązaniem. Ale nie wiemy, kto będzie następcą. No, jednym słowem, ta sama nazwa jest niezwykle niefortunna i niesprzyjająca trwałości tego przedsięwzięcia. To się może zdarzyć w jakiej formie. To nie będzie ani Ford, ani Trump. Jakaś obecność amerykańska jak najbardziej jest pożądana. Ale znowu ja bym się upierała, że ta obecność powinna być jak najbardziej natowska, czyli powiązana z naszymi sojusznikami w NATO i jak najbardziej także skonsultowana ale z Europą. Jak pani doktor mówi, jak najbardziej natowska, to rozumiem, że to nie, raczej nie powinien być deal pod tytułem Donald 2 miliardy albo 2,5 płacimy ci za tę bazę, tylko zupełnie inaczej. Znaczy, należało to inaczej... Bezkosztowo i ogólnie natowsko. Bezkosztowo niekoniecznie, bo dzisiaj są trochę inne czasy, ale otoczyć to zupełnie inną narracją. Przede wszystkim można to było przekonsultować w ramach NATO, a nie zupełnie z pominięciem sojuszników załatwiać ostentacyjnie, dwustronnie. Poza tym kwestia finansowa mogła być gdzieś tam na boku ustalona, a nie wyjęta jako po prostu punkt pierwszy. Wy nam deal, my wam zapłatę. Tak jakbyśmy nie było wartości, nie było strategicznych wspólnych celów. Jest usługa zakupiona za określone pieniądze. To nie jest sposób, w jaki powinniśmy to ukrywać. Proszę powiedzieć, ja wiem, że tutaj wchodzimy na takie pole spekulacyjne, ale historia, rok się zaczął od konfliktów z Izraelem i bardzo ostrego ataku pisowskich polityków i pisowskich mediów na panią ambasador Izraela. Rok kończy się od ataku pisowskich polityków i pisowskich propagandystów na panią ambasador Stanów Zjednoczonych. Czy to przypadek, że mamy, wystąpiły konflikty z tymi dwoma krajami, akurat oba są reprezentowane przez kobietę, czy tu ten element, mam wrażenie, że jakiś szczególny wymiar złośliwości, których się nie serwuje politykom, przedstawicielom innych krajów. Tam pani Merkel też jest niespecjalnie lubiana. Ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia, czy to są panie. Akurat tutaj bym tego aspektu nie dostrzegała. Dobra? I to naprawdę nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, ze Stanami Zjednoczonymi to już jest co najmniej drugi taki incydent, bo pierwszy dotyczył tej nieszczęsnej ustawy o IPN-ie, która także nas wprowadziła na kolizyjny tor z Amerykanami. Teraz to jest kolejna. Zresztą z TVN-em to także już jest drugie, więc już można powiedzieć, że mamy trzeci incydent ze Stanami. Z Izraelem ustawa o IPN-ie. Ta sama ustawa o IPN-ie wprowadziła nas na kolizyjny kurs z Ukrainą. Mamy permanentne, kolizyjne takie zwarcia incydenty z Brukselą, z Francją. Przypominam helikoptery i także bardzo niefortunna z Francją. Akurat z Rosją też nam się zdarzają, ale one w ogóle odpłynęły gdzieś na plan dalszy w porównaniu z tymi konfliktami. Niestety w ramach świata zachodniego. Do 2015 roku PiS propagandowo ładował
w naszych wrogów, a teraz w przyjaciół. To jest dość istotna zmiana, ale wspomniała Pani o Ukrainie. Proszę powiedzieć, czy to, co polskie władze robią i mówią w sprawie Ukrainy, w związku z tym incydentem, konfliktem, jak to zwał, tak go zwał, na Morzu Azowskim, to jest właściwa odpowiedź, czy niewłaściwa? To jest słusznie, ale dużo za mało. A co powinno być? To, co tam się zdarzyło, to nie jest takie sobie od znowu jakaś przepychanka na linii rozgraniczenia. To jest poważna sytuacja, która pokazuje, że Rosjanie chcą wziąć więcej. Nie po prostu się tutaj poprzepychać, tylko chcą wziąć więcej. To dotyczy wód, ale wody, jak wiadomo, też mają strategiczne znaczenie. I teraz w naszym polskim interesie jest, jak zorganizować, zmobilizować jak najostrzejszą i najbardziej wyrazistszą reakcję. Wydaje mi się, że wszystko, co Pani powiedziała wcześniej, wyklucza to, żebyśmy byli organizatorem jakiejkolwiek reakcji. Dokładnie tak. To znaczy my sami zareagowaliśmy dobrze. To, co zostało napisane w oświadczeniu MSZ-u, to jest okej. To, co zostało powiedziane przez ministra Czaputowicza, to jest jak najbardziej w porządku. Tylko teraz sam głos Polski, wywieszenie na naszej tablicy w MSZ-cie bardzo słusznego oświadczenia, nie wystarczy. My potrzebujemy wsparcia sojuszników natowskich, europejskich, Stanów Zjednoczonych i nagle się okazuje, że my nie ale mamy to, przełożenia. Co pani, to, co pani mówi, prowadziłoby chyba do wniosku, że mamy wydział prasowy w MSZ-cie, tylko polityki zagranicznej już nie mamy. Mamy merytorycznie rozumiejących sprawy ludzi, którzy dają dobrą diagnozę, natomiast potem przełożenie tego na szerszą strategiczną politykę, no chociażby regionalną, ja już nie mówię globalną, okazuje się niezwykle trudno, dlatego że to wymaga zaangażowania premiera, prezydenta. Oni muszą wziąć za telefon, zadzwonić znowu do przywódców Niemiec, Francji, do ludzi wysoko postawionych w Stanach Zjednoczonych i nie robią tego, bo są pochłonięci sprawami wewnętrznymi, ale mam też obawy, że się obawiają, że ktoś po drugiej stronie może nie odebrać telefonu. I stawiamy tutaj kropkę, a puenta pewnie byłaby taka, że przez rok na pewno nic się na lepsze nie zmieni. A co dalej, to od Polaków, od wyborców zależy. Bardzo Pani dziękuję. Ambasador, minister, doktor Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym kilka słów poświęcić wydarzeniu, które miałem wrażenie w miniony weekend ogniskowało uwagę całkiem sporej części Polski, czyli obrazki z Torunia, uroczystość bodajże 27. rocznicy powstania Radia Maryja. W ocenie tego całego tak zwanego eventu należy być pewnie powściągliwy, by nie narazić się na zarzut ataku na religię, religijność i na prawa katolików, nawet jeśli są ministrami, wicepremierami czy premierami, do tego, żeby pokazywać szacunek i przywiązanie do wiary, czy nawet do radiostacji, czy do jej patrona. Więc w tym sensie należy zachować powściągliwość, a jednak muszę powiedzieć, że to, iż taki obrazek oglądamy w roku 2018, cały rząd grzecznie melduje się, uczestniczy w czymś, co przypomina, nie wiem, dancing, pląsy na cześć zakonnika, któremu rząd wcześniej ofiarowuje gigantyczną gotówkę na jego przedsięwzięcia. To wydaje mi się jednak dość nie tylko estetycznie dyskusyjne, a ponieważ dyskusyjne, to od tego zacznę dyskusję, rozmowę z następnym gościem. Matko Boska nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja. I mój kolejny gość, pani Róża Thun, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej. Witam panią. Dzień dobry. Czy pani kocha Polskę? To jest takie pytanie. A propos. Tak, na oczywistą oczywistość no. Nawet chyba nie potrzebujemy odpowiadać. A czy pani kocha Polskę, tak jak pan Morawiecki? A to, że pan Morawiecki znowu podkreśla, że jedni są gorsi, a drudzy lepsi, to nie wiem, czy oni to w genach mają, czy to jest takie założenie, żeby Polaków dzielić cały czas. I te pytania rzeczywiście pani poseł słusznie dało do zrozumienia, że one są na swój sposób nietaktowne, bo pytania, w których zawarta jest próba choćby... Nie, teza. W tym pytaniu tak, jest teza. Ale nawet mówię, poważne potraktowanie takiej sugestii może jest całkowicie bez sensu, ale pani jest z Krakowa, prawda? Tak.
z rodziny jak najbardziej związanej z instytucją, którą przynajmniej formalnie reprezentuje także ojciec dyrektor. Z rodziny, która jest z rodziny blisko związanej z rodziny, z Kościołem. Z rodziny Radia Maryja nie. Nie, z rodziny... Nie, no my jesteśmy, można chyba powiedzieć, ludźmi Kościoła w ogóle. Właśnie, nasza rodzina. To chyba można po prostu powiedzieć, bez owijania w bawełnę. Tak, to co pani wczoraj myślała, oglądając te obrazki? Znaczy, ja w ogóle, to upolitycznienie katolicyzmu jest dla mnie czymś bardzo bolesnym, mówiąc całkiem otwartym tekstem. To, żeby... cały rząd, i to w dodatku przy tym radiu, tam demonstrował swoje przywiązanie do, w tym właśnie wypadku do nawet do Radia Maryja, powiedziałabym, do instytucji księdza Rydzyka, która robiła im kampanię wyborczą i tak dalej. Wykorzystywanie Kościoła w celach partyjno-politycznych i w niektórych... I przy niektórych duchownych to taka oczywiste uzależnienie się od partii, to jest coś niesamowicie szkodliwego. A to jest właściwie, to jest oczywiste uzależnienie, ale jednocześnie, jak widzimy, ostentacja w manifestowaniu. Totalna ostentacja w manifestowaniu i to z chrześcijaństwem czy miłością bliźniego naprawdę nie jest bardzo wiele ma do czynienia. I w dodatku wykorzystywanie takiej okazji, śpiewanie Abba Ojcze, po czym mówienie jedni kochają Polskę, a drugi nie kochają, bo właściwie o to chodziło. Jeszcze w tym nie tekście. Wiadomo, przepraszam, jak się tu w tym jednym kontekście, jak Abba Ojcze, to kto jest ojcem w tym układzie? Mam pytanie. No nie, no w pieśni wiadomo, kto ja jest wiem, ojcem, ale prawda? W tamtym kontekście... Tak, to już nie chcę im tutaj... Ojcze dyrektorze z tą emfazą. Znaczy, w ogóle, jeżeli mówimy poważnie o religijności, poważnie o chrześcijeństwie, no to jeżeli poważnie traktujemy chrześcijaństwo, czyli przykazanie miłości, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego, prawda? I kiedy patrzę na to takie demonstrowanie przywiązania do Kościoła albo do tej jednej frakcji w Kościele katolickim, która ewidentnie jest i chyba też tego nie musimy ukrywać, no to całe Radio Maryja i rodzina Radia Maryja i tak dalej, to jest jakaś taka grupa w Kościele katolickim, przywiązanie, demonstrowanie tego przywiązania i zbyt bliska współpraca rządu i tej części katolików, no jest czymś bardzo szkodliwym zarówno dla społeczeństwa polskiego, jak i dla samego Kościoła katolickiego. I to jest po prostu bardzo niepokojące. Potem, jeżeli właśnie mówimy o miłości bliźniego, premier, który mówi, jedni kochają Polskę, a drudzy nie kochają, i potem właśnie takie rozliczenia... Nie kochają jeszcze tak dobrze. No okej, to jest, powiedzmy, o co naprawdę chodziło. No. I potem takie rozliczenia, ty kochasz, ja nie kocham, a czy pani kocha Polskę, prawda, i tak dalej. No to ma straszne skutki w społeczeństwie, teraz, i to jest kontynuacja tego, co zaczął Kaczyński, gdyby prawda. Gdyby to przełożyć na taki polityczny konkret, bo przed nami są jedne wybory i drugie wybory, pani będzie zapewne startowała po raz kolejny w okręgu małopolskim, czyli no raczej konserwatywno-tradycyjno-religijnym, dość. Nawet chyba powyżej takiej średniej Polski. Chodzi mi o to, czy prowadząc konkretną kampanię polityczną, czy stosunek Kościoła, czy biskupa, czy poszczególnych księży, to jest coś, co pani odczuwa, czy to jest coś niezauważalnego? Dla mnie to chyba nie jest zauważalne, bo się... No, ja jednak jestem wielkim zwolennikiem, zdecydowanym zwolennikiem rozdziału Kościoła i państwa. To jest, chrześcijaństwo na pewno jest taką podstawą, na której budowała się Europa. I ono rzeczywiście jest. Nasze wartości, demokracja, dbałość o słabszego, no wszystko możliwe, prawda? To się opiera na wartościach chrześcijańskich i jeszcze do tego dochodzi wiele elementów, nie mamy czasu ich tu roztrząsać. Potem w tej rzeczywistości mamy ludzi wierzących, niewierzących, będących w różnych religiach i kościołach, ale i bardzo dobrze. I jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby każdy mógł realizować to swoją religijność albo niereligijność w taki sposób, jak jemu to pasuje. Ale Kościół, związanie takie bliskie Kościoła i rządu, robienie ustaw pod to, co biskupi by chcieli na przykład, albo wypowiadanie się biskupów na tematy stricte partyjno-polityczne, albo takie techniczne już, jak Komisja Macierewicza na przykład, no to jest coś strasznie szkodliwego. Ja od siebie to tak daleko odpycham, że moje praktyki religijne albo ich brak, to jest moje, ja tak rozumiem, jak każdego obywatela. Tylko chodzi mi o to, czy na etapie... I nie zamierzam też przed nikim się z tego tłumaczyć, to ja też prawda? Rozumiem, ale czy jednocześnie w rozmowach, nie wiem,
z ludźmi ze swojego otoczenia, choćby ze swojego sztabu, to jest coś takiego, kurczę, ten, albo większość proboszczów to będzie przeciwko mnie i to jest dla mnie problem polityczny. Ja dotychczas nigdy się tym nie zajmowałam, muszę uczciwie przyznać. Ja uważam, że przede wszystkim bym bardzo chciała... O wielu politykach Platformy mówi się, że boją się proboszczów albo biskupów. Ja się nie boję ani proboszczów, ani biskupów. Nie zaprzeczała pani, że są tacy, którzy się boją? Ja myślę, że są tacy, którzy chcą się przypodobać, nie tylko w Platformie. W Polsce jest trochę taka tendencja, co Kościół na to powie, prawda? My jeszcze mamy sumienie. Jeżeli ktoś wierzy w sumienie, to jeszcze mamy sumienie. Ale my politycy. I my musimy naprawdę zastanawiać się zgodnie z naszym sumieniem, jak mamy tworzyć to prawo, żeby ono się zgadzało z naszym, ze sumieniem moim. To jest bardzo trudne wyzwanie dla polityka, bo ludzie są bardzo różni, prawda? I ja muszę to prawo robić tak, żebyśmy się w nim mieścili wszyscy, żeby ono naturalnie najbardziej dramatycznym przykładem jest aborcja. I teraz ja nie jestem zwolennikiem zaostrzenia prawa aborcyjnego, chociaż bardzo bym chciała, żeby aborcji na świecie nie było. Ale ja na razie uważam, że nic lepszego niż ten kompromis, który jest, nie wymyślimy. Ale prawo musi być takie... Bardziej, że tak powiem, o nastawieniu feministycznym nie karcą pani? Karcą mnie, tak, ale ja myślę, że nic lepszego nie wymyślimy i bardzo nie chciałabym, żeby to był kolejna... Wojna właśnie, że znowu się będziemy dzielili o nasz stosunek do aborcji, ale prawo musimy robić tak, żeby ludzie, którzy mają tą samą skalę wartości, co ja, jeżeli ja tworzę prawo, i ci, którzy mają inną, żebyśmy się w tym prawie mieścili. Nikt nikogo nie zmusza do uczynków, które uważamy za złe. Ale jeżeli ja coś uważam za złe i to pochodzi z tego, w co ja wierzę, to się odnosi do mnie, prawda? Ja prawo muszę tak robić, żeby moje praktyki mogły się w nim zmieścić, żeby ja mogła żyć zgodnie z moimi wartościami, ale żeby ci inni też mogli żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Także jak zaczęliśmy od słów, które dzielą, także prawo nie powinno dzielić. Prawo musi nas łączyć, ono musi obejmować wszystkich. I w dodatku, akurat jeśli chodzi o aborcję, my zaostrzeniem prawa nic dobrego nie zrobimy, jej nie będzie mniej, ale miłością bliźniego, otoczeniem, opieką tych ludzi, którzy mają problemy, którym można pomóc, którym należy pomóc, otoczeniem ich i materialną pomocą i życzliwością ludzką, to na pewno miałoby dobre efekty. Teraz trochę... I tego mi bardzo brakuje. Ja bym nie chciała, żebyśmy społeczeństwo dzielili, potępiali ze względu na poglądy, na praktykę, na trudne warunki materialne. Dlaczego tak u nas brakuje tej woli pomocy sobie nawzajem? I to były, zamiast demonstrowania swojego katolicyzmu czy przywiązania do księdza Rydzyka, chciałabym, żeby rzeczywiście trochę było więcej dobroci, mniej manifestacji. A strasznie się tutaj... O Europie chwila. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość... I w Europie jest tak samo, dlatego w całej Europie jest tak samo, prawda? Bo wszyscy się opieramy na tych samych wartościach. Wielkiej miłości bliźniego to na ulicach Paryża w tych dniach nie widać na przykład. Ale to zupełnie na marginesie. Natomiast o czymś innym chciałem powiedzieć. No ale jak jakiś dziennikarz na przykład obsmaruje Macrona, że się źle w tym konflikcie zachowuje, to jakoś nie słyszałam, żeby służby specjalne go szarpały, chodziły do niego do domu. Na razie nie widziałam takich relacji. A proszę powiedzieć, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, jak ocenimy kontekst, motywy, to w sprawie Sądu Najwyższego... Nie nazwałbym tego poszło na kompromis, ale wycofało się z pewnych rozwiązań. Forma tego też jest dyskusyjna, ale wycofało się. I słychać narrację pod tytułem, że to jest może nawet więcej niż złagodzenie konfliktu, ale wygaszenie konfliktu między polskimi władzami a instytucjami unijnymi, nie tylko Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy pani ma wrażenie, że jeśli chodzi o atmosferę relacji między dwiema stronami, choć trudno do końca mówić o dwóch stronach, wiadomo, ale Bruksela, Warszawa... Trudno też o relacjach mówić, niestety. Czy nastąpiła jakakolwiek odwilż, czy nic? Ja nie mam wrażenia. Na razie nie mam żadnego wrażenia. Oczywiście, że bardzo dobrze jest, że się rząd polski zastosował do tego, co powiedział Europejski Trybunał Sprawiedliwości i wycofał tę ustawę na razie z praktykowania tej ustawy. Ale to, że komisja mówi bardzo wyraźnie, nie wycofujemy skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to wskazuje też na bardzo głęboki brak zaufania do polskiego rządu.
Nie wiemy, jaka nowela nam spadnie jutro na głowę. Sejm przegłosuje w ciągu nocy, a teraz prezydent podpisze rano. Teraz podobno mają być łagodni do wyborów. No, ma być łagodnie, bo się zbliżają wybory, ale licho wie, co z tego będzie dalej. I ponieważ wyroki Trybunału Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości, to jest część ustawodawstwa, prawodawstwa europejskiego, więc ten wyrok, mam wrażenie, że on jest po prostu potrzebny w ustawodawstwie europejskim, żeby było jasno powiedziane, co wolno, czego nie wolno, po wsze czasy. To nie jest tak, że komisja składa... Ale mówi pani ten wyrok, który... Ten wyrok, który ma dotyczyć Sądu Najwyższego. I tylko Sądu Najwyższego, czy KRS-u też? No, KRS-u też oczywiście. To jest całe uzależnienie, upartyjnienie, ubezwłasnowolnienie sądu. Czy jakieś wróbelki tam ćwierkają? Czy na przykład tą historię typu KRS to już TSUE zdejmie ze stołu? Bo to mi się wydaje równie ważne, jeśli nie ważniejsze. To jest szalenie ważne, ale Trybunał Sprawiedliwości nie robi żadnych przecieków. Oni jak dadzą wyrok, to dadzą wyrok, uzasadnią go, opiszą go bardzo wyraźnie i zobaczymy, prawda? Wszystko się zaczęło od tej słynnej sprawy portugalskiej, od sędziów portugalskich, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości w sprawie tych sędziów portugalskich, która nie była taka bardzo trudna, ale skorzystał z tej okazji, żeby dać taki wyrok, w którym jest bardzo wyraźnie napisane, po pierwsze, że każdy sędzia w Unii Europejskiej jest sędzią europejskim, jest sędzią w całej Unii Europejskiej, po drugie, co to jest niezawisłość i niezależność sędziowska i że Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest tym miejscem, do którego należy zgłaszać łamanie prawa, to znaczy uzależniania sądów. I od tej sprawy portugalskiej to wszystko się wzięło, bo ten wyrok portugalski w tej chwili jest częścią ustawodawstwa europejskiego. I teraz ten wyrok, który dotyczy sądownictwa w Polsce i uzależniania sędziów w Polsce, jest dalszym takim rozwojem, dokładniejszym zapisem prawa europejskiego. Komisja Europejska będzie miała się do czego odnosić, Rada się będzie miała do czego odnosić, Parlament Europejski będzie miał się do czego odnosić, więc to jest ważny wyrok dla całej Europy, nie tylko dla Polski. To jest wyrok, który będzie bardzo ważny dla całej Europy, bo my mamy takie szaleństwa nie tylko w Polsce, ale wszyscy widzimy, co dzieje się na Węgrzech. Zobaczymy, co Salvini wymyśli we Włoszech. No takie zagrożenia są, prawda? Czy pani jest spokojna o to, co się zdarzy w Dzień Matki w przyszłym roku? Dzień Matki w przyszłym roku są wybory? Mhm. Nie, no w ogóle nie jestem spokojną o sytuację polityczną. Chodzi mi o to, czy zgadza się pani z tymi spekulacjami, że te wybory, w sensie europejskie, temat wyborczy, wątek Europa tak czy nie, bardziej, mniej, że to faworyzuje opozycję? I w związku z tym, jak twierdzą niektórzy, jest ona raczej w uprzywilejowanej sytuacji przed wyborami? Znaczy, opozycja w Polsce na pewno nie jest w tej chwili w uprzywilejowanej sytuacji. Ja mówię w sensie ale takim wyborczo-mentalnym. Przesłania ale, wyborczego. No, ja jednak... No, ciągle koledzy z różnych krajów w Parlamencie Europejskim się mnie pytają, czy coś drgnęło, czy Polacy rzeczywiście widzą, jaka jest niebezpieczna sytuacja dla Polaków, dla nas, dla obywateli polskich. I ja mówię, że drgnęło, że już te wybory samorządowe pokazały to, że jednak nie PiS wygrał chyba we wszystkich miastach większych i w bardzo wielu mniejszych, tak jak patrzę na Nowy Sącz na przykład, Tarnów i tak dalej, prawda, w takich wschodnia Małopolska, która jest mekką PiS-u, jednak tam PiS w miastach nie wygrał. Jeżeli patrzeć na regiony, no to tak samo, to jest mniej więcej 50-50, powiedziałabym, z przewagą tych środowisk niepisowskich. Drgnęło, tylko nie wiadomo, czy drgnięcie jest wystarczające. No ale najpierw musi być drgnięcie, żeby poszło dalej i wydaje mi się, że Polacy jednak coraz realnie, bo tak patrząc na moją własną osobę, ja od dawna to twierdzę, tak głośno jak tylko potrafię, że rząd PiS-u chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Oni tej Unii nie znoszą, oni by chcieli mieć pełną swobodę, żeby tutaj autorytarną władzę wprowadzać. I te pełnie im jakoś ogranicza ustawodawstwo europejskie i to, że Polacy są proeuropejscy. Więc oni robią tą potworną, antyniemiecką kampanię, twierdząc ciągle, że to nie Unia, tylko Niemcy, nie Bruksela, a Berlin, nie Juncker, a Merkel i tak dalej, bo łatwiej jest antyniemiecko ludzi nastawić niż antyeuropejsko. Nie znoszą tej Unii Europejskiej, ale i kombinują cały czas, co zrobić, żebyśmy z niej mogli wyjść. Jeżeli nawet mówią, że nie chcą wyjść, no to prawo tak ustawiają, żebyśmy się nie mieścili we wspólnocie europejskiej. I do niedawna jeszcze wszyscy mówili, ach, ty taka Europejka, już przestań przesadzać, nikomu do głowy nie przychodzi wychodzenie z Unii Europejskiej. To się bardzo zmieniło. Dzisiaj już bardzo wiele osób mówi, że to niebezpieczeństwo jest realne, a Polacy są Europejczykami i chcą być w Unii Europejskiej. I to wydaje mi się
że jednak daje wielu osobom do myślenia, że widzą, że nas tutaj izoluje się z tej grupy państw, społeczeństw demokratycznych, do których tak nam zależało, żeby należeć. To jeszcze jedno pytanie, ponieważ zauważyłem, i to myślę, że w wyborach zagra jakąś rolę, że my chcemy, że my czujemy się Europejczykami i chcemy być w Unii, bezpiecznie się w Unii czujemy. Zauważyłem, że jak to się mówi, retweetowała pani wpis z linkiem do, na Twitterze, wpis z linkiem do tekstu Sławomira Sierakowskiego, w którym stawiał tezę, że wasze ugrupowanie w europejskiej, czy Grupa Polska będzie drugą frakcją w europejskiej, ja nawet teraz widzę, jak się pani oczy śmieją, będzie no, drugą grupą w Europejskiej Partii Ludowej i że w związku z tym także, że Polak opuści stanowisko szefa Rady Europejskiej, to jednak coś w Polsce, która jest da Bóg, będzie znowu bardzo ważnym krajem europejskim i cenionym, że coś Polska dostać powinna i to na przykład może być funkcja, mówiąc w skrócie, marszałka Parlamentu Europejskiego i mogłaby to być kobieta, a nawet powinna być to kobieta i wśród kandydatek dwóch autor wymienił panią. Z czego wynika, że ta perspektywa nie jest pani obca? No, jak przeczytałam ten artykuł, to już mnie nie jest obca. Spodobało się pani? Zawsze się człowiekowi podoba, jak ktoś go docenia. I ja bardzo lubię, jak ktoś moją ciężką pracę docenia. Czy kolega redaktor Sierakowski namalował scenariusz prawdopodobny, czy to taka publicystyczna, co wiem po publicystach, coś o nich wiem, że tak trochę puszczają czasem wozy wyobraźni. A może to jest takie życzenie też, że warto bić się o ważne pozycje. Czy to życzenie jest zakotwiczone, że tak powiem, w realu? Znaczy, jeżeli rzeczywiście dążyć do czegoś uparcie, to się może urealnić. No, wszystko się może urealnić, jeżeli rzeczywiście grupa, ekipa, platforma walczy o to, żeby mieć najważniejsze pozycje w instytucjach europejskich. I myślę, że naprawdę musimy mieć te najważniejsze pozycje w instytucjach europejskich. My musimy wygrać wybory w maju. To jest niezwykle ważne, żeby odsunąć, żeby z Polski większość osób, większość posłów, która pójdzie do Parlamentu Europejskiego, była konstruktywna w stosunku do Unii Europejskiej. Sygnał. Chcemy być w Europie, jesteśmy i wracamy. I mamy tam coś do powiedzenia, prawda? Konstruktywnie. Chcemy rzeczywiście tę Europę coraz bardziej wzmacniać i budować. Na tym najbardziej Polska korzysta. I ta konstruktywna grupa musi mieć ważnych przedstawicieli w instytucjach. Róża Thun, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to mówiliśmy o Polsce w Europie i o Polce w Europie, ale mamy też ten drugi ogródek, drugie boisko, nasze wewnętrzne polskie i o tym już za chwilę, o naszej polityce, także personalnie, jak będę rozmawiał z gościem następnym. Jeśli po wyborach samorządowych w całej Polsce mamy jednego członka zarządu, no to ja tego za sukces nie uważam. Misiło ma taki sposób od dawna, że przy pomocy doniesień medialnych, przecieków medialnych, różnych informacji medialnych próbuje rozgrywać swoją pozycję wewnątrz czy klubu, czy partii. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy w bardzo określonym momencie dla Polski, wynikającym z rządów PiS-u, tej ekipy, która w tej chwili demoluje na przykład demokrację. W związku z tym bardzo ważne są porozumienia, jakim jest Koalicja Obywatelska. Osobiście jest mi przykro, zaangażowałem dużo czasu, wysiłku, natomiast od momentu, kiedy nie jestem szefem tej partii, te osoby, które tam prowadzą Nowoczesną, same są dorosłe, podejmują decyzje i jest jak jest. I mój kolejny gość, pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, Nowoczesna, szefowa klubu. Dzień dobry. Jest jak jest, czyli jak jest. Co się tam u was dzieje? Przede wszystkim jesteśmy w bardzo, tak jak tutaj padło w wypowiedziach, które przytoczył pan redaktor, jesteśmy w bardzo trudnym momencie dla Polski. Widzimy, co się dzieje. Pana chociażby redakcyjny kolega ma postępowanie karne dlatego, że ośmielił się napisać artykuł o pisowskim wiceprezesie Trybunału Konstytucyjnego. Ale generalnie wszystko wskazuje na to, że jesteśmy naprawdę w szczególnym momencie dla Polski. To oznacza, że trzeba w tym momencie wszyscy, którzy są odpowiedzialni, muszą szukać takiej formuły, która pozwoli w tych super ważnych wyborach na jesieni 2019 roku wygrać z PiS-em, aby ten koszmar polskiej demokracji się skończył. Mówię o szyldzie, który się sprawdził, który pokazał o szyldzie Koalicji Obywatelskiej, który się sprawdził. I w ramach właśnie Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna i Platforma Obywatelska współpracowały w wyborach do samorządu terytorialnego.
materialnego. Co się dzieje w Nowoczesnej? Mamy przed sobą, za sobą, jesteśmy w trakcie poważnych dyskusji dotyczących tego, jak wybrać formułę, która będzie najskuteczniejszą, najodpowiedzialniejszą formułą walki z PiS-em. To są formuły całkowicie się wykluczające. No, albo idziemy sami i jeszcze bardziej sami i podkreślamy swoją odrębność, albo mówimy, jak zrozumiałem z dzisiejszej wypowiedzi porannej chyba pana Szłapki w TOK FM, że pani jest zwolenniczką daleko idącej integracji z Platformą, a może nawet zlepienia się z Platformą. A czy panie redaktorze, nie, to jest, powiem szczerze, znaczące uproszczenie. Przede wszystkim jakby, no to jakby wyjaśniając. Ja od 3 lat byłam tą osobą, która starała się budować współpracę z Platformą Obywatelską, czy to w kwestiach związanych z walką o praworządność, o Trybunał Konstytucyjny, o niezależność polskich sądów. I ta współpraca rzeczywiście doprowadziła nas do tego, że udało się wypracować formułę współpracy w postaci Koalicji Obywatelskiej na wybory samorządowe. Ja pamiętam 40-procentowe sondaże przed tymi wyborami. Pamiętam to przerażenie, że PiS jest partią, która ma pieniądze z budżetu państwa, ma przejęte media, olbrzymie poparcie i generalnie upadek ducha. I wybory samorządowe pokazały ludziom, że jest siła na polskiej scenie politycznej. Nie, ale panie redaktorze, bo to jest rozmowa o tym, co przed nami. Dobrze. I wybory samorządowe pokazały bardzo jasno, że jest na polskiej scenie politycznej siła, która jest w stanie pokonać PiS. I jest tą siłą Koalicja Obywatelska. Nie Nowoczesna, tylko Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska, w skład której wchodzi i Nowoczesna, i Platforma Obywatelska, bo siłą koalicji jest to, że współpracują w niej partie o różnych programach, celach, ale także wartościach, które coś na końcu łączy. Czy wspólny klub? Panie redaktorze, uważam, że kwestią odpowiedzialności i kwestią szukania różnych dróg porozumienia, skutecznego pokonania PiS-u, może być tak, także wizja wspólnego klubu parlamentarnego. Tak, jestem zwolenniczką wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. A na końcu panie redaktorze, czy mogłabym jakby dokończyć tą kwestię? Uważam, że należy po prostu wzmacniać szyld Koalicji Obywatelskiej. Czy to poprzez jego poszerzanie, czy to też poprzez jego pogłębianie. Uważam, że pogłębianie tej współpracy, czy to w formie wspólnego klubu parlamentarnego, daje nam to, że pokazujemy ludziom taki jasny sygnał nadziei, że Koalicja Obywatelska to nie jest żaden tymczasowy twór tylko na przestrzeń jednych wyborów, przestrzeń czasową jednych wyborów, ale jest to twardy, polityczny, realny byt, który jest w stanie pokonać PiS i na jesieni 2019 roku, ale także po drodze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nowoczesnej. Natomiast a propos tej Koalicji Obywatelskiej, czy pani uważa w związku z tym, że powinny być po stronie opozycji schowane szyldy na potrzeby wyborów, choćby szczególnie tych październikowych, parlamentarnych, Platforma Nowoczesna i powinniście startować pod innym logiem, inną nazwą? Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, to w co wierzę, to wierzę w siłę szyldu, którym jest Koalicja Obywatelska. I uważam, że on powinien być wzmacniany i poszerzany. Proszę zwrócić uwagę chociażby na to, że my jako członkowie Nowoczesnej już od wielu miesięcy współpracowaliśmy z Platformą Obywatelską, czy to w kampanii przed wyborami samorządowymi, czy teraz współpracujemy już na wszystkich szyldach, na wszystkich szczeblach w ramach klubów Koalicji Obywatelskiej. W radach gmin, w radach powiatu, w sejmikach. I jak ważna jest ta współpraca, pokazuje chociażby to, co się wydarzyło w Sejmiku Śląskim, albo to, co mamy na Mazowszu. Dzisiaj na Mazowszu mamy dobrze pracujący klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Tylko dokończę ten przykład związany z Mazowszem. I proszę zwrócić uwagę, teraz ma pan olbrzymie województwo, olbrzymie środki, które mogą pójść do drepczących w miejscu zapewne Misiewiczów, pazernych działaczy PiS-u, albo mogą trafić do ludzi, którzy są doświadczonymi samorządowcami, którzy są odpowiedzialni, którzy widzą samorząd jako zdecentralizowany, wsłuchany w głos obywateli. Bo są pazerni PiS-owcy i zupełnie nie pazerni inni. Różnie to bywa, pani wie. Unijny, taki szanujący jakby miejsce Polski w Unii Europejskiej. I dla mnie jakby ta współpraca jest przede wszystkim kwestią, odpowiedzialności. Pani mówi, że ta platforma, czy ta w sensie koalicja powinna być szersza i głębsza.
czy panowie Biedroń i Petru nie rozdrapią wam partii? Bo już się mówi, ja tak sobie trochę po Polsce pojeździłem, to do pana Misiły, to teraz się mówi, że pan Szłapka i że pani Rosa, że będą następni, którzy będą odchodzić. Znaczy, słyszała pani to? Znaczy przede wszystkim, jeżeli pyta pan o to, czy będą powstawały nowe ugrupowania i jaka będzie ich rola w wyborach. Wie pan, ja powiem tak wprost. Dla mnie fundamentalną kwestią jest odsunięcie PiS-u od władzy na jesieni w 2019 roku. Dlatego, że w mojej ocenie te wybory zadecydują o rozwoju Polski w perspektywie nie czterech lat, ale dekad i pokoleń. Czy was nie i teraz, w mojej ocenie nie bez powodu PiS zablokował zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego i postawił na tą starą ordynację. Dlaczego? Bo stara ordynacja daje właśnie możliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybicia się nowym podmiotom politycznym. A każdy podmiot, który będzie pojawiał się po tej stronie demokratycznej opozycji, wierzącej, że miejsce Polski jest w sercu Zjednoczonej Europy, będzie dawał dodatkowe punkty na jesieni w wyborach PiS-owi. Nie bez powodu ma pan monolit po stronie Zjednoczonej Opozycji, tej bandy, mówiąc wprost, Gowina, Ziobry i Kaczyńskiego, a z drugiej strony toczy się właśnie walka i dyskusja o to, aby stworzyć taką siłę, która będzie w stanie pokonać Zjednoczoną Prawicę na jesieni 2019 roku. Chce mi pani powiedzieć, że de facto Biedroń i Petru to koniki trojańskie Kaczyńskiego po stronie opozycji. Tak? Zdecydowanie każdy... proszę spojrzeć na przykład węgierski. Tak, tam mieliśmy rozdrobnioną pozycję. Czy to na pewno w mojej ocenie, tak? Nie wiem, czy użyłabym tego sformułowania, ale każde ugrupowanie, które będzie się wybijało na jakby takie samodzielne działanie i rozdrabniało głosy wszystkich, którzy chcą oddać swoje głosy na demokratów, na ludzi, którzy wierzą w miejsce Polski w Zjednoczonej Europie, tak, będą wspomagali w tym momencie. A jakby pani odpowiedziała na... Więc w mojej ocenie każdy, kto jest proeuropejskim demokratą w Polsce, jest politykiem o takiej opcji, powinien startować w nadchodzących, czy to jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu, czy do Parlamentu Europejskiego, spod szyldu Koalicji Obywatelskiej, bo tego wymaga odpowiedzialność. Co by pani powiedziała, gdyby pan Biedroń, załóżmy, że siedzi tutaj i mówi, ha, 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 no wszystko ładnie, pięknie, hasłowo, natomiast w praktyce to oznacza tak, że ja bym był, startując z tej listy, o której pani mówi, byłbym rozgrywany przez schetyny i marginalizowany tak jak wy z Nowoczesnej. I co by pani na to powiedziała? Ja bym powiedziała to, że i w 2017 roku i później wielokrotnie słyszałam, jak tysiące ludzi krzyczało Zjednoczona Opozycja. I to jest w tym momencie czas, kiedy trzeba się wsłuchać w ten głos i jakby już nie skandować dalej, tylko przełożyć to na realpolitik. Czyli po prostu siąść i zacząć twardo rozmawiać o tym, jak ta Zjednoczona Opozycja, jak ten szyld Koalicji Obywatelskiej ma funkcjonować. A myśli pani, że wymaga to twardych i partnerskich rozmów, ale to jest właśnie sedno odpowiedzialnej polityki. To jest możliwe? Myślę, że tak jak powiedziałam, odpowiedzialne podejście w tym momencie do polityki, w tym trudnym momencie, w jakim znajduje się Polska, wymaga tego, aby szukać takiej formuły, gdzie Koalicja Obywatelska będzie poszerzana i gdzie będzie wzmacniana. I no, to musi być taki twardy, rzeczywisty twór na scenie politycznej, który pokaże, że można wygrać. A co pani by powiedziała panu Biedroniowi, gdyby pani powiedział jeszcze raz, ja nie chcę być rozgrywany przez Platformę i pana Schetynę, tak jak wy zostaliście, bo zostaliście zmarginalizowani na końcu. Jeszcze ugrupowanie moje nie powstało, już mam wejść do paszczy smoka, no ryzykowne, co? No, panie redaktorze, no to jest kwestia jakby odpowiedzialności, czy tworzy się nowe ugrupowanie w tym momencie, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam, że musimy podjąć współpracę. Proszę zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się na Węgrzech. Tam opozycja była rozdrobniona i Orban właściwie w dalszym ciągu rządzi, zrobił z państwa prywatny folwark. I drugi wniosek, który płynie z przykładu węgierskiego, a mianowicie to, że opozycja wcale nie ma nie wiadomo ile szans w przyszłości do tego, żeby odsunąć PiS od władzy. Z takimi partiami jak partia PiS, takimi zdążeniami autorytarnymi, tak naprawdę ma się jedną szansę w pierwszych wyborach, bo potem znaczy takie partie... Znaczy...
w pierwszych wyborach po przegranych, tak, po pierwszej kadencji, bo potem takie partie jakby umacniają się, sięgają po nowe instytucje, po nowe środki, używają, jakby idą czyli coraz bardziej w stronę... Wszystko, zdecydowanie. To będzie mecz o wszystko i dlatego on wymaga od nas takiego odpowiedzialnego myślenia. Właśnie dlatego wymaga od nas myślenia o tym, jak znaleźć jak najbardziej skuteczną formułę, aby ten koszmar polskiej demokracji, jakim są rządy PiS-u, w końcu się skończył. Nie chcę za głęboko wchodzić w personalia, ale i nie wiem zresztą, czy ten pomysł ten to jest znowu jakiś publicystyczny strzał o poranku poniedziałkowym, żeby było o czym gadać przez parę albo paręnaście godzin, ale dziś słyszymy, że gdzieś w okolicach koalicji pojawił się pomysł, że pan Kosiniak-Kamysz byłby kandydatem całej koalicji, czy całej opozycji na prezydenta, co miałoby uprawdopodobnić przytulenie PSL-u, czy przez PSL przytulenie się do koalicji. Znaczy, ja bardzo cenię i szanuję pana Kosiniaka-Kamysza. Niewątpliwie widzę rolę PSL-u w wzmacnianiu Koalicji Obywatelskiej. Czy jest to dobry kandydat na prezydenta? To jest na pewno temat na rozmowy i można o tym rozmawiać, ale w mojej ocenie to, co teraz najważniejsze, to jeszcze raz do tego powtórzę, powrócę, panie redaktorze. To jest wypracowanie takiej formuły na nadchodzące wybory, która pozwoli nam ten PiS odsunąć od... Tym bardziej, że jak on nie zostanie odsunięty, to kto wygra wybory prezydenckie, może być kwestią trzeciorzędną. I jakby tu się chyba zgadzamy. A proszę jeszcze powiedzieć, ponieważ pani zajęła się, zresztą została pani pochwalona przez pana Ludwika Dorna za to, zajęła się pani, znaczy podjęła pani próbę uzyskania tych list z nazwiskami między innymi ludzi rekomendujących ludzi startujących do KRS-u. I co, jest pani bliżej czy dalej? Ja powiem tak, no rzeczywiście jest to bardzo ważna kwestia, kto rekomendował tych pisowskich nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy to było, wie pan, 25 wybitnych prawników, czy to byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie było 25 wybitnych, dlatego teraz musi pani do tego dogrzebywać się do tej listy. Czy w ogóle byli? Tak, rzeczywiście, trochę wygląda, że jest tam dużo wstydu, że to lista poparcia, jak i lista tych członków obecnej niekonstytucyjnie obsadzonej Krajowej Rady Sądownictwa jest taką polską listą wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja podjęłam takie dosyć szerokie działania, razem także z panem posłem Borysem Budką. Między innymi też udaliśmy się na interwencję do Ministerstwa Sprawiedliwości i prosiliśmy o wydanie tych list. Złożyłam nawet zawiadomienie o możliwości popełnienia... Siedzieliście sobie w pokoiku i co wam powiedzieli? Że nie wydamy. Znaczy, poinformowano nas o kwestii absurdalnej, mianowicie takiej, że absolutnie żadne takie listy nie są w ich posiadaniu, nie są w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości w XXI wieku. Dokument takiej wagi, przechodząc przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podobno nie zostawił żadnego śladu. Nie został skopiowany, nie została wykonana kopia PDF. W żaden sposób nie zachował się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli i w związku twierdzą, z tym, że to nie istnieje już. Znaczy wróciło do marszałka. W związku z tym my razem z panem posłem Borysem Budką złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. A nie mogliście wejść do marszałka z tą kontrolą, to tylko do ministerstwa można. Znaczy, skorzystaliśmy z tej opcji związanej z ministerstwem, ale oczywiście to postępowanie zostało umorzone. Na szczęście konkretny podpis konkretnego prokuratora został pod tym postanowieniem o umorzeniu złożony i jest to także bardzo ważne, bo nikt odpowiedzialności jakby za swoje czyny nie ominie. Idiotów, nie ominie, tak. A teraz jeszcze jest postępowanie, które się toczyło w trybie administracyjnym i czekamy na wyznaczenie rozprawy, na której zostanie rozpatrzone odwołanie marszałka, który tych dokumentów w dalszym ciągu wydać nie chce. A propos KRS-u, bo ta sprawa wydaje mi się fundamentalna. Tak. Czy pani uważa, że ustępstwa PiS-u w sprawie Sądu Najwyższego spowodują, że wszystkie historie, które są w tej chwili na stole KRS-u, na talerzu, czyli między nie KRS-u, tylko TSUE, czyli między innymi kwestia KRS-u, a więc kwestia tej dodatkowej dyscyplinarnej izby, a więc kwestia już podjętych decyzji w sprawie wyboru niektórych sędziów Sądu Najwyższego. Czy to wróci, czy TSUE powie, aha, to wcale ze stołu nie spada. To Sąd Najwyższy to jest jedno, a KRS to jest drugie. Bo to jest kluczowe tak naprawdę,
Zdecydowanie. W ramach tej batalii, która się rozpoczęła półtora roku temu, w lipcu, tak? Znaczy, to co ja podkreślałam, to co się wydarzyło, jeżeli chodzi o tą ustawę przedłożoną przez PiS, przegłosowaną przez PiS dotyczącą Sądu Najwyższego, to jest drobiazg. To nie jest żadna dobra wola ze strony PiSu, to jest usunięcie oczywiście złych przepisów. To jest klęska. Klęska nie, ale panie redaktorze, my mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. My mamy w Sądzie Najwyższym zostały usunięte tylko i wyłącznie te najbardziej oczywiste, niekonstytucyjne, złe, niezgodne z prawem unijnym przepisy, ale co z Izbą Dyscyplinarną, która w dalszym ciągu jest takim politycznym biczem na wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych w Polsce, nie tylko przecież sędziów. Co z uprawnieniami prezydenta do zmiany regulaminu Sądu Najwyższego? Przecież jednym stryknięciem palca może wprowadzić 100 nowych sędziów do Sądu Najwyższego w drodze zmiany regulaminu. Co z Trybunałem Konstytucyjnym, którego niezależność w ogóle jakby nie istnieje? I co z Krajową Radą Sądownictwa? Wiadomo, tu kiedy, przed nami, jeżeli chodzi, dobrze, tylko powiem, tu jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to przed nami jeszcze kilka bardzo ważnych kroków. I te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są o tyle ważne, że tak jak widzimy, PiS może w drodze ustawy w ciągu 3,5 godzin uchwalić dowolną ustawę. Więc poszedł teraz, zrobił dwa kroczki w tył, za chwileczkę będziemy mieli nową ustawę o Sądzie Najwyższym i znowu coś się zmieni. Ja wiem, że pani nie wie, co zrobi CUE, ale czy pani wie, kiedy kiedy oni ogłoszą, W lutym, tak, ale to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to, że także trzeba czekać na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadawane między innymi przez Naczelny Sąd Administracyjny lub sądy powszechne w Polsce. To też luty, czy później? To w zależności od różnych postępowań, bo tych postępowań było sporo, wszędzie jest wniosek o tryb przyspieszony i to orzeczenie będzie ważne, dlatego że CUE jest w tym momencie jedynym, niezależnym od wpływu polityków, instytucją, która może ocenić Krajową Radę Sądownictwa, właściwie ten organ, który się w tym momencie za tą Krajową Radę Sądownictwa podaje. I co więcej, to orzeczenie będzie miało charakter trwały, nie tak jak te ustawowe ustępstwa PiS-u, które mogą być w ciągu 3 godzin zmienione dowolną inną ustawą. I dlatego to, co się dzieje w Trybunale Sprawiedliwości i co dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, jest w tym momencie takie ważne. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Nowoczesna. Dziękuję serdecznie. Najnowszy Newsweek. Było Pax Romana, teraz może być Zemsta Romana. Mecenas Giertych oczywiście twierdzi, że w ogóle nie ma mowy o zemście i o pragnieniu zemsty. Chodzi tylko o wykonywanie zawodu, który wykonującemu ten zawód przynosi satysfakcję. Ale my już dobrze wiemy, bardzo dobrze wiemy, co mecenasowi Giertychowi sprawiłoby największą satysfakcję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.